Witam w autorskim podcaście i newsletterze na celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście na celowniku jest Jan Wójcik. Witam Cię, Janie serdecznie, kłaniam się nisko. Witaj, dzień dobry Państwu. Jan Wójcik, ekspert Fundacji Security for Freedom. Związany z magazynem Układ Sił. Witaj, dzień dobry Państwu. Janek już parokrotnie był naszym gościem, wypowiadał się na różne, tak naprawdę tematy. Może się wydawać, że jest to dość szeroko, ale tak naprawdę gdzieś cały czas oscylujemy, no wokół zbliżonych tematów. Janku umówiliśmy się na takie. Nie wiem do końca, jak to nazwać, ale pewnego rodzaju założenie, że zagrożenie terroryzmem w Europie może wzrosnąć. I mamy tutaj kilka takich elementów, które by to mogło wskazywać. Raz, o czym trochę się zapomina, już jakiś czas temu Putin razem z Łukaszenką straszył Europę, że Europa tak bardzo chce pomagać Ukrainie, a za chwilę znowu Europa będzie miała problem z terroryzmem. Niektórzy, chociaż część niestety pominęła gdzieś to chyba, no. Nie zwrócili do końca na to uwagę, a wiadomo, że Rosja swój znaczny interes w tym wszystkim może mieć i może w jakiś sposób pomagać, ale chyba najbardziej takim widocznym, no może nie wydarzeniem, ale procesem, no to jest to, co się dzieje w Izraelu i w jego otoczeniu. Część obserwatorów stawia się gdzieś po stronie Izraela, część, nie chcę powiedzieć, że po stronie Hamasu, ale po stronie Palestyńczyków. Ja pamiętam za swoje młodości, no też wiele osób takich było, które. No, sympatyzowały z Palestyną, tak? Free Palestine i tak dalej, mhm. te hasła, do dzisiaj są w pewien sposób aktualne i ja bym może zaczął od takiego pytania, niekoniecznie łatwego, ale czy Palestyna stała się trochę zakładnikiem Hamasu? Czy Hamas wykorzystuje tą, brzydko mówiąc, ale gdzieś się przyjęło w takim dyskursie kwestie, czy problem palestyński do uprawiania własnych celów? Czy to trochę nie jest tak, że Hamas zaczyna być czymś, czego swego czasu starało się być tak zwane Państwo Islamskie czy Al-Qaida i czy ten Hamas może być faktycznym zagrożeniem również dla Europy, bo przecież mówi się o tym, że Izrael ma najróżniejsze pomysły co robić z ludźmi ze strefy Gazy, a nie tylko, bo pamiętajmy, że tam są co najmniej dwa takie regiony i czy trochę gdzieś Europa nie przesypia pewnych kwestii, czy no, nie atakując Izraela, nie wdaje się, nie staje się trochę pewną stroną konfliktu, który chyba na przeczekanie chciała wziąć, a właściwie od dekad tak naprawdę bierze. Podobnie jak z problemem migracyjnym, przecież, który już niejednokrotnie w naszych rozmowach poruszaliśmy i każdy, każdy chyba czeka, aby się to samo rozwiązało. No, nie wiem, tak, tak czasem na to spoglądam, powiem szczerze. Zawsze powiem tak, no, z... zarysowałeś nie dość, że problem trudny taki mocno splątany, a druga rzecz, że szeroki, tak? Więc jakby miałbym odpowiedzieć przede wszystkim na to, czy Hamas bardziej realizuje interes Palestyny, czy interes swój, no to, to jest pytanie, kto to ocenia, tak? Z różnych punktów widzenia możemy mówić, że ten Hamas jest tym jednak ruchem w pewnej części narodowo-wyzwoleńczym. Tak wiele osób przyjmuje taką perspektywę i często słyszy się w dyskusjach, no porównania do powstańców warszawskich, Moim zdaniem zupełnie nietrafione, i no, przykro mi, że powstańców warszawskich porównuje się do organizacji terrorystycznej, no ale rozumiem, że tu chodzi o uwypuklenie tego, że oni walczą z kimś, kogo postrzegają jako okupanta. I to jest jedna rzecz. Z drugiej strony, wiemy, że Hamas jest organizacją islamistyczną, organizacją tak naprawdę odpryskiem, tym takim jedynym chyba od dzisiaj, o którym można mówić, takim odpryskiem bojowym Bractwa Muzułmańskiego. No, i jego cele to nie jest tylko Palestyna, Palestyna, ale Palestyna islamska, więc jest tutaj no konkretny projekt polityczny. Natomiast Hamas nie jest w jakiś sposób znany z tego, że wykracza swoimi działaniami poza granice kraju. Raczej te wszystkie jego działania dotyczą Palestyny i walki z Izraelem. Natomiast prawdopodobnie też Hamas zdaje sobie sprawę, że liczne środki, które płyną z pomocy z Zachodu dla Palestyny, które potem są przekręcane, prane i przesyłane do czy to politycznego skrzydła, czy do wojskowego Hamasu, to mogłyby one się wtedy skończyć. Tu nie wspomniałeś o tej drugiej organizacji, która też jest w tej chwili w konflikcie, aczkolwiek bardziej umiarkowanym, bardziej chłodnym, czyli Hezbollahu. No to Hezbollah jest znany z tego, że próbuje przenosić ten konflikt z Izraelem do innych państw, pamiętamy zamach na synagogę w Argentynie i tuż po wybuchu tego ostatniego konfliktu w Gazie, służby tym razem brazylijskie otrzymując informacje od FBI, które weryfikowały, odkryły komórki Hezbollahu w Brazylii, które planowały zamachy na Żydów, organizacje żydowskie w tamtym kraju doszło do aresztowań na lotnisku i tak dalej. Ja nie, to takie małe uzupełnienie tego pytania, nie krótkiego zresztą, sam powiedziałeś, że temat złożony, bo sam zaznaczasz, że Hamas nie jest znany z tego, aby poza granicę wypływał. Hezbollah, jak udowadniasz w pewien sposób, jak najbardziej tak. Tylko pytanie, to co jest pewnym znamionem terroryzmu, czyli poszukiwanie, ja to nazwę wyznawców, czyli tych, którzy w imię naszej idei, to samo co robiło między innymi państwo islamskie, czyli. Zrób coś, a potem się przyznaj do nas, a my temu nie zaprzeczymy. To może taki skrót, ale jednak Jasne. to być może nie funkcjonuje. Bo też gdzieś nam ucieka przecież, że Hamas w swoich najróżniejszych doktrynach, zapisach, jeśli chodzi o funkcjonowanie jego, czy w ogóle Palestyny jako takiej, i tak, uzna, a właściwie nie uznaje możliwości istnienia państwa Izrael. Więc tak. nawet jeśli środowisko międzynarodowe w jakikolwiek sposób co niestety, ale nie do końca chce mi się wierzyć, spróbuję tą sprawę jakoś, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć, to i tak nie jest to zakończenie całego problemu, ponieważ Hamas i tak nie będzie chciał mieć za sąsiada Izraela. No tak. Poza tym, jeżeli stwierdzimy, że Hamas jest organizacją, która jest w spektrum tych organizacji islamistycznych, terrorystycznych, tak? Terroryzmu islamistycznego, czy dżihadyzmu, już jakie tutaj przyjmiemy nazwy, to w ich doktrynie, w ich logice, to. W ogóle nie ma takiej sytuacji, takiego miejsca, gdzie się zatrzymujemy. To znaczy doktryna jest taka, że właściwie cały świat powinien być podporządkowany jedynym prawowitym rządom, opartym na słowie Allaha, przekazie Mahometa, i tak dalej. Więc ta organizacja, jakby to nie jest krokodyl, któremu dasz trochę karmy i on się mięsa, i on się zaspokoi, i wtedy można tutaj coś negocjować. Tutaj nie ma żadnego punktu zatrzymania ostatecznie. Oczywiście mówimy to o takiej już ideologii, nie o taktyce czy strategii takiej bieżącej. Natomiast to, co ty powiedziałeś, bo teraz bardziej rozumiem, w którą stronę ty chcesz zmierzać, czyli do, w tą stronę, że oczywiście sam Hamas jako taki nie przeprowadzi ataku, natomiast ludzie, którzy się przyznają do jakiejś afiliacji, którzy są, się radykalizują w obliczu tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. To tak, jak najbardziej, takie zdarzenia mają mieć miejsce, aczkolwiek znowuż widzimy, że tu bardziej skuteczną organizacją jest albo Al-Qaida, albo ISIS, czy, czy Państwo Islamskie, które no, mają ten globalny brand i łatwo ludzie, którzy się tam gdzieś radykalizują w internecie, przyznają się, podpisują pod tymi organizacjami bardziej, a to te organizacje, oczywiście w odpowiedzi na. Konflikt w strefie gazy, wzywały do ataków na całym świecie, ale przede wszystkim też na zachodzie, wzywały swoich zwolenników więc to jest to rosnące zagrożenie, o którym mówisz i ludzie, którzy ostatnio byli łapani przez służby na planach, na szczęście to tak jak mieliśmy dwóch nastolatków, którzy planowali zamach na jarmark Boż bożonarodzeniowy w Leverkusen to oni byli związani online z organizacją państwa islamskiego prowincji Khorasan, czyli tej prowincji w Afganistanie, a na przykład zamachowiec, tak, tak samo nie? z tą samą organizacją był połączony ten, jakby nawiązał kontakty z ten zamachowiec z Paryża, który zaatakował turystów. I żeby jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie, bo, które też tam postawiłeś i nie zostawić go zupełnie, bo trochę idziemy w taki ten, ten nurt terroryzmu, zagrożenia, ale jest to pytanie o reakcję Europy na Izrael, czy Europa w jakiś sposób popierając Izrael, albo będąc, chociażby wstrzymując się od stanowczego potępienia i stanowczych działań, buduje sobie no, tutaj takie większe ryzyko, zwłaszcza wśród mniejszości muzułmańskich, którzy, które mocno reagują na sprawę palestyńską, ale też na przykład organizacji lewicowych, tak? bo, bo one też na zachodzie mocno, to znaczy. Znowuż dygresja, tak skrajnej lewicy, no bo jeżeli popatrzymy na lewicowe SPD w Niemczech, no to ono jest mocno za Izraelem. Więc, żeby to, na to odpowiedzieć w miarę krótko, tak, tak się dzieje, no ale polityka Europy nie może być zakładnikiem organizacji terrorystycznych, bo. Właściwie, w którym miejscu też mielibyśmy się zatrzymać, Któ, które żądania spełnić i, i jak daleko. Oczywiście to nie oznacza poparcia dla Izraela, jeżeli dokonuje, jeżeli są udowodnione przestępstwa, jakieś zbrodnie i tak dalej. Natomiast jakby wyznacznikiem Naszej polityki, Kierunkiem nasze, kierunek naszej polityki nie powinien zależeć od tego, no bo się to nie spodoba jakimś mniejszościom, mogą się zradykalizować, bo to jest no to jest polityka pizmentu i ona ostatecznie nie prowadzi do dobrych rezultatów. Ja nie, bo jestem wręcz więcej niż przekonany, że chciałbyś powiedzieć też o Sahelu i no, patrząc chociażby na mapę, albo inaczej, no Polacy, nie tylko pewnie Polacy, boją się już latać do Egiptu. Jednak jest to też kwestia Morza Czerwonego, pewnie też Zatoki Adeńskiej. Są już ataki i na tankowce, jak również i na okręty, nawet i marynarek wojennych. Okręty amerykańskie były atakowane, okręty francuskie, tak wyszczeliwane drony, więc widać, że ten rejon też w pewien sposób się mobilizuje. No mówiąc prosto przeciwko Zachodowi, szeroko rozumianemu, bo to nie jest tylko kwestia Europy, ale Stanów Zjednoczonych także. Ty wspomniałeś chociażby o tych jarmarkach bożonarodzeniowych. No umówmy się. A Ataki czy sposoby działania mogą być najróżniejsze, ale niestety odbijać się na bezpieczeństwie i, i, i sam, jak trochę pomiędzy wierszami zaznaczyłeś, no idą święta. Przypuszczam, że nie chcesz straszyć, ale takie wydarzenia miały już przecież miejsce. Tak, ja nie chcę straszyć, bo to nie chodzi o straszenie, tylko o zrozumienie problemu i właściwie może pod koniec tej wypowiedzi powiem, dlaczego to nie jest straszenie. Po pierwsze, to, co chciałbym zauważyć, bo ty zacząłeś od tego elementu Izraela jako takiego czynnika wywołującego ten konflikt i wywołującego zagrożenie terrorystyczne. Znaczy, nie mówię, że Izrael wywołał konflikt, ale ten, to, co robi Izrael i odpowiedź na to ze strony radykałów. Więc to jest jakby ostatnie wydarzenie, które rzeczywiście mocno podpala radykalizację moc daje takiego mocnego kopa rekruterom wzmacnia przekaz organizacji terrorystycznych że muzułmanie są dyskryminowani że zachód stoi mocno za Izraelem i tak naprawdę Izrael to jest w ogóle taki wysunięty punkt zachodu w świecie muzułmańskim z którego właśnie zachód szkodzi temu światu muzułmańskiemu i tak dalej ale jest coś taki cykl trochę dłuższy i szerszy który się teraz nakłada to znaczy cykl odzyskiwania przez organizacje terrorystyczne bazy, gruntu, zdolności operacyjnych w różnych obszarach świata. Jak sam pewnie wiesz, kiedy te organizacje mają pod kontrolą jakieś terytorium, czy mają środki, łatwiej jest im planować zamachy takie większe, wieloskalowe. Mieliśmy kwestię pobytu Al-Kaidy w, Af w Afganistanie i duże zamachy przeciwko Zachodowi. Mieliśmy potem zdobycie terytoriów w Syrii, i w Iraku i znowuż plus jeszcze ta bliskość i wymiana tych zagranicznych bojowników, no powodowało to, że Zachód znowuż stanął przed większymi atakami i był zagrożony. I dzisiaj mamy, i to już nie jest od czasu wojny w strefie gazy, ale od roku już służby informują, że jest ryzyko, bo państwo islamskie prowincji Khorasan odzyskuje grunt w Afganistanie. Oczywiście tam talibowie z nim walczą, no ale państwo w. Widać tego nawet po aktywności internetowej, jest coraz bardziej aktywne. W Syrii i w Iraku, oczywiście, cały czas walczymy, no ale ta działalność organizacji terrorystycznych w ogóle się nie zatrzymała. No i mamy Sahel, gdzie to są ogromne połacie pod kontrolami dżihadystów. Mówimy tutaj głównie o Mali i Burkina Faso, ale to się zaczyna rozlewać coraz szerzej. No ale Mali i Burkina Faso to jest około 1,5 miliona kilometrów kwadratowych razem. Więc jeżeli sobie pomyśli, że oni nawet 20%, a kontrolują więcej tych terytoriów, to to jest obszar Polski, nie? Więc to, to są te skale. Oczywiście kontrola, zasoby i tak dalej, kwestia dostępności jeszcze Europy. Na, na szczęście Sahel nie jest takim łatwym kierunkiem, żeby się tutaj przemieszczać, ale służby boją się, że to zagrożenie rośnie już od roku. Więc Izrael się tylko do tego dołożył. No i Mamy trzeci okres, okres świąteczny. Zawsze co roku w święta służby mówią, że istnieje ryzyko. Dlaczego? Dlatego, że są turyści w różnych miastach, więc oni stanowią w taki, powiedzmy, fajny, niedobre słowo, no ale cel do ataku. Ponieważ wszystkie media się tym zainteresują. Tak jak mieliśmy w Paryżu, tak? No tam atak w Paryżu, więc jest Francja, zaatakowano Brytyjczyka, Niemca, już masz trzy duże kraje Europy, które o tym mogą mówić, więc to już jest nagłośnione, a terrorystom chodzi o rozgłos. Tak samo te wspomniane przez ciebie i przeze mnie jarmarki bożonarodzeniowe, no to są też te miejsca, które z jednej strony są blisko katedr, symbolem chrześcijańskich korzeni Europy, więc jak najbardziej uprawniony cel, do tego są to miejsca gdzie jest wyrażana taka jakby zachodnia radość życia, no bo to nie chodzi już o ten wizerunek chrześcijaństwa, takiego bardziej przyjmującego się krzywdą, takiego też mowy o grzechu, tylko właśnie o to, o to oczekiwanie na narodziny, grzane wino, słodycze, no to też jest uprawniony cel dla ludzi, którzy tego nienawidzą w zachodzie, no i znowuż tłumy ludzi, turyści, łatwiej jest przeprowadzić taki zamach, więc te rzeczy są... Przyciągają turystów. Więc mamy tu trzy rzeczy, które się w te święta nakładają. I teraz pytanie: czy ja straszę? To znaczy, ja wychodzę z takiej pozycji, że terrorystom jest coraz trudniej dzięki działaniom służb przeprowadzać ataki wielkoskalowe. Oczywiście cały czas coś jest odkrywane, różne spiski i tak dalej, ale reszta to niestety, moim zdaniem, musimy zaakceptować. No, takie. Umiarkowane ryzyko, bo ono jest niewielkie, że ktoś wyskoczy z nożem, że coś się wydarzy. My możemy z tego doświadczyć i oczywiście to by była dla mnie, dla Ciebie, dla wszystkich z Państwa tragedia, gdyby to dotknęło nas, rodziny. No ale statystycznie, jak popatrzymy, no to te takie drobne zamachy niewiele zmieniają. W takim funkcjonowaniu społeczeństwa, no może poza takimi rzeczami, jak się pojawiło teraz wokół tych wszystkich świątecznych, jarmarków i tych różnych miejsc, centralnych placów, jak to nazwano, nazywa się w Niemczech po ataku na berliński, jarmark bożonarodzeniowy Merkel-Lego, czyli te kloce betonowe, które uniemożliwiają samochodom wtargnięcie na taki jarmark. No więc z siły rzeczy terroryści sięga, sięgają po mniej środki, które w mniejszym stopniu mogą. Zabić jakąś ilość ludzi, zaszkodzić im. Janku, ja sobie pozwolę połączyć dwie kropki, które leżą teoretycznie daleko od siebie, ale lubię czasem takie kropki łączyć i szukać tych punktów wspólnych. I jednym z nich jest to, jak szeroki tak naprawdę jest obszar Sahelu, bo może nie każdy sobie zdaje sprawę, bo ty wspomniałeś o Mali i Burkina Faso, ale tak naprawdę ten obszar przecież ciągnie się od Atlantyku po Morze Czerwone. To jest ogromny obszar. I te grupy o terrorystycznym charakterze, tak się wyrażę, najróżniejsze, więc najróżniejsze ich plany, sposoby działania i na miejscu, i ekspedycyjnie. Ale druga kwestia to ta ważna, o której przed chwilą powiedziałeś, czyli używanie narzędzi, których użycie utrudnia tak naprawdę wykrycie, że coś się może wydarzyć. Bo brzydko mówiąc, i w pewnym skrócie myślowym, kiedy, kiedyś było trochę łatwiej. Europa oczywiście bardziej się zabezpieczyła, aby na jej terenie wjeżdżała broń, materiały wybuchowe i tym podobne rzeczy, które kiedyś przede wszystkim służyły do prowadzenia tego już nowoczesnego czy ponowoczesnego terroryzmu, zdecydowanie czwartej fali, tak? biorąc pod uwagę chociażby teorię mm. Rapoporta. No ale dzisiaj użycie właśnie chociażby samochodu, o czym mówisz, jasne, powoduje być może trochę mniejszą ilość ofiar, ale dla Europy i tak to jest zazwyczaj szok. I tych miejsc, ja tego tak ostatnio się zastanawiałem, przecież w Europie, gdzie te chociażby samochody mniejsze czy większe były w użyciu, no wcale już nie jest tak mało, tak? No wystarczy wsiąść w taki pojazd, ruszyć niestety. Oczywiście są miejsca, które, a nawet już i w Polsce, może i na szczęście, gdzie takie pasaże, deptaki są pozabezpieczane, aby nie można było takim samochodem wjechać. Niemniej, no nie da się przecież całych miast przed tym zabezpieczyć, a jak weźmiemy pod uwagę mniejsze miejscowości, nie chcę powiedzieć, że jest to praktycznie niemożliwe, no ale zawsze musimy ważyć niestety chronione dobro względem kosztów. Czy też gdzieś te dwie kropki łączysz, czy twoim zdaniem to może za daleko idące połączenie? Ale jakbyś mógł jeszcze tak przybliżyć, ja w jaki sposób łączysz z tym Sahel? Że jest to ogromny obszar tak naprawdę, gdzie funkcjonują najróżniejsze grupy, które mają najróżniejszy modus operandi, okay. różne własne interesy. Umówmy się, bo religia i ten terror jest, często jest taką zasłoną dymną tak naprawdę do prowadzenia, że tak się wyrażę, komercyjnej działalności przestępczej. Tak, tak. Masz rację, tak. Sahel, tutaj trzeba wspomnieć, to jest ten obszar od Atlantyku do Oceanu Indyjskiego. I mamy też tutaj, jakby popatrzeć na Somalię, tak? Cały czas trwa powstanie terrorystyczne, nie zostało stłumione. Mamy Sudan, gdzie trwa konflikt między dwoma frakcjami wojska, natomiast tam też się już pojawia terroryzm. Mamy Czad, który ma swoją, to, to, to w ogóle taką. Walkę kilku państw wokół rejonu jeziora Chad, no i mamy właśnie Niger, Burkina Faso, Mali. Terroryst, który powoli rusza w stronę portów na południu, ponieważ chce przejąć też kontrolę nad szlakami, bo no, w ten sposób są w stanie eksportować zasoby i zdobywać broń do, do kontynuowania tej walki. Więc to jest spory obszar, jeżeli chodzi o to, że z tego stamtąd mogą przybywać ludzie, którzy będą w stanie łatwo dokonywać takich zamachów, jak ty mówisz, z użyciem samochodu i tak dalej. To tak. I to się wydarza. Część tych za, tak jak popatrzymy, część zamachów jest Takich nożowniczych, czy jakiejś takiej niskiej skali jest przeprowadzana przez osoby, które są czasami świeżymi migrantami, ale też jest sporo tych ludzi, którzy mieszkają tutaj i nie udało ich się zintegrować, albo może byli zintegrowani, ale z jakichś powodów zradykalizowali się właśnie poprzez przekaz w internecie, propagandę, której nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować. Na przykład trzech młodych chłopaków, którzy byli. Mieszkań w Wiedniu, tak? którzy, którzy zradykalizowali się poprzez słuchanie różnych kazań szejków związanych właśnie z państwem islamskim w prowincji Khorasan i próbowali dokonać, zostało to udaremnione, ale próbowali dokonać zamachu na paradę homoseksualistów tak? w Wiedniu. I, te, I teraz mamy taką sytuację, i tutaj to jest dobry przykład, dlatego że z jednej strony udaremniono ten zamach, on mógł być, to były trzy osoby, więc tam mogło być trochę więcej ofiar, ale z drugiej strony już na wcześniejszym etapie. Oni chcieli kupić broń palną i nie byli w stanie jej kupić. Nie byli bali się, że zostaną wykryci, że, że ten rynek jest kontrolowany, więc zrezygnowali z tego. I tu już widać to działanie naszych służb, do czego, do czego zmierzam, że nie zapobieżemy wszystkim zamachom, ale moza, możemy zapobiegać ich skali, tak, skutkom. I to jest to, o czym my rozmawialiśmy, zdaje się. Rok temu, albo trochę dłużej, na temat tego brytyjskiego planu zmian w prawie, które właściwie w tym roku dopiero wchodzą, ale to proces legislacyjny zajmuje trochę czasu, to znaczy przeniesienia odpowiedzialności na różne osoby opiekujące się miejscami publicznymi za to, żeby zabezpieczyć albo zminimalizować straty. Przy większych miejscach publicznych to oczywiście jest większa kwestia opracowania większych planów, przy mniejszych to jest często no. Drogi ewakuacyjne, kto ma wezwać karetkę, szybkie działanie i tak dalej. Z pewnym wsparciem, oczywiście, służb antytorystycznych, jakieś takie informacyjnym, żeby wiedzieć, jak działać, jak się zachowywać. I to wchodzi w życie, dlatego że to, co wspominasz, to są duże koszty, więc jakby część musi zostać, część tych kosztów, część takich postaw musi zostać przeniesiona na społeczeństwo, bo nie jesteśmy w stanie wyłapać ludzi, którzy w sieci się radykalizują, czy w jakichś innych miejscach, klubach sportowych. We Francji ostatnio mówiono, że bardzo dużo klubów sportowych zostało zinfiltrowanych przez właśnie grupy salafickie, islamistyczne, kluby piłkarskie, jakieś takie lokalne, małe, sportów walki i tak dalej. Więc no, kontrolować tego wszystkiego to jest nie sposób, bo byś to byś musiał naprawdę wprowadzić państwo policyjne, więc musimy uczyć się minimalizować te ryzyka. One się pojawiają, one szokują, no ale to, trzeba też do tego podchodzić racjonalnie. No, kolejne ryzyko, pojawia się nowe ryzyko w świecie, w którym i tak minimalizujemy bardzo dużo ryzyka, dużo zagrożeń dla naszego świata, dla naszego bezpieczeństwa i życia. No niestety, tak będzie. Oczywiście zapraszam też Państwa do odsłuchania poprzednich odcinków, w których naszym gościem był Jan Wójcik. Ale Janku, dwie rzeczy tu bym chciał mhm. podkreślić, odnosząc się do tego, o czym mówiłeś przed chwilą. Nie możemy zapominać, że jednym z tych kosztów, nie tyle materialnych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, są niestety prawa człowieka i obywatela. I mhm. był oczywiście trend, gdzie dość mocno i szybko, bym powiedział, te prawa ograniczano dzisiaj trochę społeczeństwa są bardziej, bym powiedział, ostrożne w pójściu w taką stronę. Drugie, Eksperci coraz częściej podkreślają w tym moi goście również, że jeśli chodzi o wiedzę o działanie służb, zwłaszcza specjalnych, no mamy ją wycinkową. I niekoniecznie w 100% polegającą na tym, co faktycznie miało miejsce, no bo służby też prowadzą swoją grę i próbują również przez komunikaty medialne do, do społeczeństwa nie tyle przekazać coś społeczeństwu, co komuś innemu, tak, i wykorzystując jakby ten, ten kanał. No musimy pamiętać, że służby lubią tą przysłowiową ciszę. Oczywiście to ma swoje plusy i minusy, ale być może o wielu rzeczach tak naprawdę nie wiemy, które się wydarzyły. Również i o sukcesach tych służb, więc nie możemy kwalifikować czy oceniać całej sytuacji przez pryzmat tego, o czym słyszymy w mediach, a właściwie, że za bardzo nie słyszymy, że coś strasznego się dzieje. No to właśnie myślę, że to jest chyba, jak nie widzimy, że coś się strasznego dzieje, a jakby się ono działo, to już się dzieje i, med i media by pokazały to na pewno, to. Jest to chyba najlepszy wskaźnik tego, że te służby w jakiś sposób dobrze działają. Wobec skali zagrożenia, ja uważam, że to jest naprawdę działanie bardzo dobre. Natomiast. No, no... Tak, mówisz o różnych grach, o różnych rzeczach. Nie wiemy, co też czasami do czego służy. Tak jak mogły nam na przykład pewne wątpliwości budować ta informacja o tym chłopcu z Zamkowi Śląskich, czy z gdzieś tu, gdzieś tam z południa Polski, który właśnie miał, miał różne propozycje zamachów, był radykalizowany przez, przez internet, właśnie przez to państwo islamskie żeby dokonać jakiegoś ostatecznie zamachu na jakąś powiatową komendę de policji. To jakby zeszło z tego wielkiego zamachu na Sejm, z tych pierwszych planów. No ale tak naprawdę okazuje się, że ten chłopak to się powinien nadawać na leczenie psychiatryczne, bo to nie był ani żaden muzułmanin, on no, gdzieś tam może jakoś przeszedł, Szuk, szukał jakichś kontaktów, By, był taki chyba, żył na marginesie w tej swojej społeczności szkolnej. Jeszcze z takimi z rozbitej rodziny, oczywiście ja nie chcę tworzyć tutaj, co często słychać, no bo, bo praktycznie każdy akt terroryzmu można wytłumaczyć jakimiś zaburzeniami psychicznymi. Ale jednak można było podjąć inne kroki wobec niego, i wydaje mi się, że tutaj też była jakaś komunikacja. Ale to jest moja ocena, tak? Tak, tak? tak jak mówisz, nie znamy tego do końca. Zwłaszcza, że to są jeszcze gry nie tylko naszych służb, albo prawdopodobnie służb niegdyś zaprzyjaźnionego z nami państwa leżącego na wschodzie od nas. Mowa o Rosji oczywiście. I te służby też próbują wzniecać różne niepokoje i nie wiemy, na których fortepianach grają, ale starają się grać na wielu fortepianach. tak? Ja tu już mówiłem wcześniej kiedyś o związkach rosyjskich Rasmusa Paludana, który palił Koran i to wywoływało wielkie oburzenie muzułmanów. Te służby rosyjskie były udowodniono, to już służby fińskie mówiły, że, że, że za tym rzeczywiście rosyjskie służby stały, to były powiązania. No ale tak naprawdę chodziło o jednego muzułmanina w tym wszystkim, o Erdogana, o to, żeby po prostu on miał pretekst, żeby opóźniać wejście Szwecji do NATO. Jeden z wielu pretekstów, i no, dalej Szwecji w NATO nie widzimy. Więc to jest taka gra, która jest tą grą, której nie chodzi o terroryzm, tylko chodzi o osianie niepokojów i takie no, zaburzeń społecznych, zaburzeń funkcjonowania państwa też i, i, i szachowania różnych planów przeciwnika. Wiemy też, to też było ciekawe, bo w odpowiedzi na te ataki, na te, na te prowokacje Rasmusana Paludana te, te z Koranem, to grupa sudańskich hakerów atakowała strony internetowe szwe, szwedzkich firm, lotniskowe i tak dalej. No ale okazało się, że ta grupa sudańskich hakerów porozumiewa się po rosyjsku i ma swoje adresy w Rosji. Więc to widać, jak Rosjanie próbują... No, rozgrywać różne sytuacje związane z tym. No, dzisiaj mamy wygraną niedawno, tak, Herta Wildersa, który jest przeciwnikiem, łączy jakby dalszego, no, eurosceptykiem, on, on by chciał, żeby Holandia wyszła z Unii Europejskiej, jest przeciwnikiem i islamu, i imigracji, i on jest już nawet, już widziałem wiele licznych polemik, krytyków islamu, islamu politycznego. Wobec Wildersa, że on jakby za daleko w tym, w tym wszystkim idzie. No i on dzisiaj mówi, że nie ma co mówić o pomocy Ukrainie. Dopóki Holandia nie zapewni swojego bezpieczeństwa przed imigracją. No i wiemy, że Rosja będzie starała się tą, bo stara się i przez wschodnią, i przez południową granicę Unii Europejskiej, dostarczyć jak najwięcej pretekstów Wildersowi, żeby on mógł twierdzić, że właściwie nie robimy nic innego, bo to jest nasze podstawowe bezpieczeństwo i nie rozmawiamy o Ukrainie. Nie twierdzę, że on wykonuje polecenia, twierdzę, że to jest mu potrzebne i na rękę. No ale nie jest wykluczone, że tak naprawdę przeciwko niemu Rosjanie prowadzą operacje psychologiczne, tak aby pewne informacje, zagrożenia, bodźce do niego docierały i aby podejmował takie inne decyzje. Popatrzmy na to, co się dzieje też w Stanach, i przecież też na rękę będzie chociażby Rosjanom wzmarzanie tej sytuacji, która ma miejsce na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Ktoś powie, goś zwariował, Meksykanie podpuszczali przez Rosjan no oni nawet nie muszą wiedzieć, kto i w jaki sposób im pomaga, bądź ich inspiruje. Ale powiedziałeś o ciekawej rzeczy, że nie wszystko możemy kwalifikować jako terroryzm. No i właśnie tu mi się też rodzi taka mała wątpliwość, bo mówimy tak naprawdę o prawnym, o karnym kwalifikowaniu danych czynów jako terrorystyczne. Mhm. A przecież to są właściwie podobne czy zbliżone metody, gdzie wykorzystuje się społeczeństwa, a właściwie strach i budzenie tego strachu czasem wręcz paniki w tych społeczeństwach, które mają wystąpić przeciwko własnemu rządowi czy władzy. No to jest właściwie no, dość zbliżone działanie i pytanie takie, czy właściwie właśnie karnie powinniśmy interpretować ten terroryzm, czy patrzeć na te metody i właściwie występowanie no, innych podmiotów prawa międzynarodowego przeciwko nam, no umówmy się, bo oczywiście Cały czas twierdzimy, że nie chcemy za mocno pomóc Ukrainie, żeby Rosja nie poczuła się gdzieś atakowana, i tak dalej, ale no przecież w pewien sposób Rosja i tak przeciwko Zachodowi krucjatę prowadzi, i terroryzm czy czynności około terrorystyczne, że tak się wyrażę, są w tym wszystkim, no, fantastycznie wykorzystywane. No tak, a tu już jest wiesz, ważenie czynników politycznych, strategicznych, y, jaką dać odpowiedź Rosji. Myślę, że, że sobie decydenci zdają z tego sprawę. To nie jest tak, że czy, czy służby, kto stoi za zamachami, kto stoi ten. No ale pytanie jest, jak mamy odpowiedzieć? Czy już wchodzić w konflikt gorący, czy, czy szukać jakichś takich innych odpowiedzi? No, ktoś jednak wysadził ten Nord Stream 2. Ja nie wiem kto, tak? Nie mamy jasnych potwierdzeń. Minister spraw zagranicznych obecny zakomunikował na Twitterze, czy to żartem, pół żartem, pół serią: Thank you, USA. Więc pewne jakieś odpowiedzi na takie, te i różne działania są prowadzone. Ja bym jeszcze jednak wrócił do jednej rzeczy, którą tutaj zahaczyłeś z tymi Meksykanami podjudzanymi przez Rosjan. To proszę Państwa, nie jest tak, że Rosja wydaje komukolwiek polecenia. To jest tak, jeżeli popatrzymy na Sahel. Rosja i o tym mówił szczyt NATO w ubiegłym roku w Madrycie, że takie zagrożenie się pojawi. To jest to, że Rosja pomaga huntom przejmować władzę, wypychać Francję, i inne państwa, bo też już IONZ wycofuje się z Mali, przez co konflikt terrorystyczny narasta, ludzie uciekają, szukają bezpiecznego, ale też zasobnego miejsca. Niger ostatnio uchylił też, czyli ta nowa junta uchyliła przepisy, karające przemytników, ludzi, więc ten przemyt też tamtędy, to był kiedyś główny szlak, ruszy do Libii. I oni wiedzą, że jakiejś ilości osób, która napłynie do Europy, część będzie stanowiła zagrożenie kryminalne, część będzie stanowiła zagrożenie terrorystyczne, spójność społeczna się będzie psuła, w służby będą miały więcej roboty. No, i, to, I to jest tak... Tak to działanie obliczone, a nie na zasadzie tego, że ktoś gdzieś otrzymuje polecenia od rosyjskiego wywiadu, i te rosyjskie służby w jakiś sposób zupełnie sterują tą akcją. W pojedynczych przypadkach tak, ale nie na taką skalę, oni też by nie mieli tych możliwości. To chodzi o pewne sterowanie strumieniami, sterowanie prawdopodobieństwem zajścia pewnych zdarzeń. Ja nie, to ja mam takie pytanie lekko już zmierzające ku podsumowaniu tej naszej rozmowy. Czy możemy wskazać, że na przykład któraś część Europy jest bardziej zagrożona złożeniem się terroryzmu? Typowy zachód zachodu, być może Skandynawia, no bo zazwyczaj nie bierzemy pod uwagę naszej części Europy. I może to jest błąd, bo my do końca oczywiście wolni od terroryzmu nie jesteśmy i to każdego dnia. Oczywiście o wielu rzeczach, a właściwie w większości się nie mówi, ale terroryzm to jest naprawdę szerokie pojęcie, nie tylko sam zamach, nie tylko sam atak. Mhm. I być może ktoś stwierdzi nagle, że. A to w tej części Europy może łatwiej będzie nam coś zrobić. Jak ci się wydaje, to pójdzie, że tak brzydko powiem, klasycznie, czyli właśnie Niemcy, Francja, Wielka Brytania, może Hiszpania i jarmarki, okres świąteczno-noworoczny? Czy właśnie, może jednak jakieś nowe kierunki? Jak, nie wiem, czy się w ogóle nad czymś takim tak naprawdę zastanawiałeś, więc może cię pytanie też zaskakuje. Pytanie mnie zaskakuje trochę, ale jakbym tak pomyślał, to pierwsze pytanie dlaczego wybierać? Te zamachy nie są jakoś specjalnie kosztowne, żeby wydarzały się tutaj lub tam. Mogą się wydarzyć i tu, i tam. Mogą mieć różne tło, oczywiście, nie? Bo co innego, robienie zamachów terrorystycznych związanych z ruchami islamistycznymi. I oczywiście ja też nie chcę pozbywać agencji tych ruchów terrorystycznych i, i islamistycznych. One też same mają swoje powody, żeby walczyć i, i same działają. To nie tylko tak, że tam gdzieś Rosja tylko pociąga za sznurki, więc takie rzeczy tam to główne ryzyko istnieje, no ale u nas co nam da, co nam, co zaszkodzi Polsce jakiś atak islamistyczny? No to cóż, pokłócimy się w polityce, bardziej jeszcze umocnimy naszą granicę, usztywnimy stanowisko, no i właściwie to niespecjalnie pomoże w sprawie rosyjskiej. No ale taki atak jakby wskazywał na Ukraińca albo atak przeciwko nacjonalistom, który Właśnie dzisiaj nie wiemy, ten taki zamach, który miał mieć miejsce w Warszawie, gdzie tam wybuchła bomba. Ktoś tam został ranny w kostkę. Czy on był skierowany, bo był dzień w nocy przed Marszem Niepodległości, czy dlatego, że tam 80 metrów dalej jest centrum żydowskie. No, z jakiego powodu to powstało, tego nie wiemy. Tak, Służby nie podały informacji odnośnie szczegółów motywacji itd. No i cóż, odwołując się do najnowszych wydarzeń. Bardziej niż zamach terrorystyczny, jakiś islamistyczny, w Polsce nagle szkodzi zgaszenie świecy Hanukowej w Sejmie, bo znowu znaleźliśmy się na nagłówkach w takim kontekście antysemickim. Świetna reakcja. Marszałka, świetna reakcja prezydenta, zminimalizowała te straty. Myślę, że to w jakiś sposób zostało ugaszone, no ale znowuż mieliśmy chyba dzisiaj w nocy we Wrocławiu jakąś akcję przeciwko temu. No więc, więc cóż, nam to utrudnia potem współpracę z różnymi partnerami i jakby odwraca też uwagę od różnych takich zmian w Polsce, które się dokonują, a, a skieruje na, na takie właśnie postrzeganie Polski w sposób negatywny. No i to to uważam, że to ma większe korzyści dla powiedzmy Rosji niż potencjalny zamach dżihadysty. Jakbyśmy już mieli zrobić takie podsumowanie, podsumowania, to według ciebie, jakbyś miał jakiś osąd wydać, to faktycznie ten terroryzm w Europie może wzrosnąć? Czy to jest takie prawdopodobieństwo oparte na bardzo dużej ilości N oraz X i kwestia zabawy i takiej walki trochę policjanci, a złodzieje w tym przypadku służby A? A terroryści, i ciężko tak naprawdę określić? Czy widzisz jednak pewne sygnały, no pewne takie dające domyślenia, że może jednak aktywność wzrosnąć i niestety, ale raz na jakiś czas się coś udać, i że może być tego faktycznie więcej? Bez straszenia, a bardziej właśnie oparte na, na takich merytorycznych przesłankach? Bez straszenia, tak. Oczywiście są duże NX. Główne to skuteczność służb. I ich zdolność wykrywania różnych rzeczy, różnych spisków, no ale po drugiej stronie mamy te czynniki, o których wspomniałem, czyli odzyskiwanie zdolności operacyjnych przez organizacje terrorystyczne w odległych krajach. Po drugie, mamy większy czynnik ostatnio radykalizacji. Ten konflikt izraelsko-palestyński jest postrzegany przez muzułmanów jako taka naprawdę sprawa honorowa. Zwłaszcza taka sprawa do wyrażenia agresji, bo nikt tam nie, nie, nie podnosi rąk, przyjmijmy uchodźców z Palestyny, tam, tam, tam nie ma dużej kolejki do tego. I jeszcze jest jeden czynnik, o którym nie wspomniałem: coraz więcej osób, które w latach 2010, 2015, 2016 było skazywanych za różne przestępstwa terrorystyczne, wychodzi z więzień, zwłaszcza we Francji, a też w Wielkiej Brytanii. Mamy tutaj do czynienia też z osobami, które zostały w tych więzieniach zradykalizowane. Oczywiście niewielki procent tych osób wraca do zamachów terrorystycznych, tylko że to są badania z przeszłości. Dzisiaj jest większa grupa, więc nie wiadomo, czy tak będzie, czy nie, czy one zostały zderadykalizowane. Więc to są, no i rosnąca migracja, która buduje wśród imigrantów frustrację i napięcia, a po drugiej stronie też rośnie w odpowiedzi na to skrajna prawica, która też może, bo też zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, bardzo dużo ujawnia się takich spisków ze strony skrajnej prawicy. I coraz więcej osób o skrajnie prawicowych jest skierowanych do programu Prevent, tak, czyli tego programu deradykalizacyjnego. Więc mamy tutaj do czynienia z kilkoma czynnikami, które mogą sugerują narastanie tych ataków, tych planów. No i teraz jest odpowiedź, czy nasze służby będą skuteczne. Ja nie wspomniałeś coś o czym chciałem zapytać wcześniej, nie ukrywam, trochę mi chyba uciekło. Deradykalizacja. Moim gościem kiedyś był dr Kacper Rękawe, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Ja również i on właśnie na ten temat się wypowiadał. Programy, bym powiedział, rzadkie. Bardzo często kontrowersyjne, bo oferujące dość sporo tym osobom, czasem i więcej niż lokalcom, że tak się wyrażę, więc niesie to te same zagrożenia, jak chociażby przy pomaganiu Ukraińcom przez Polaków, przede wszystkim przez Polaków, potem przez Polskę. Widzisz jakąś szansę tak naprawdę w takich programach, czy niestety to właśnie bardziej będzie takie lokalne trochę działanie, niesystemowe? Nie Mam tu na myśli oczywiście całą Europę, no bo, bo ta współpraca musi być jeśli chodzi o antyterroryzm, no bo inaczej to nie da się skutecznie zabezpieczyć. Po pierwsze, po pierwsze, widzę taką szansę, ale jeżeli w tym, co my oczekujemy, nie? Czy my oczekujemy, że produktem końcowym deradykalizacji de będzie normalny obywatel, który ma podglądy gdzieś tam w tym takim spektrum akceptowanym, czy oczekujemy, że Produktem deradykalizacji będzie osoba, która może ma dalej ten swój obraz świata, Zachód zły, muzułmanie biedni, ale nagle postanowi, OK, to ja teraz zaangażuję się w zbieranie pieniędzy na biednych, w ofiary konfliktu, uchodźców i tak dalej. Albo pomogę młodym chłopcom w dzielnicach zdobyć wykształcenie. I w taką deradykalizację wierzę, czyli takie skierowanie tych poglądów ku innym działaniom. I to może się wydarzać, aczkolwiek, no. To musi być dobrze pilnowane, dlatego, no, że pamiętasz ten zamach na London Bridge, tego nożownika, tam chyba z tej Fishmongers' Hall, wyskoczył. No to facet był już na zwolnieniu warunkowym. Sam napisał wcześniej. Pismo do, do władz takich zajmujących się programami, właśnie radykalizacji, wcześniejszego zwolnienia, że on już chce się skierować do takiego programu, że rozumie, że źle rozumiał swoją wiarę, że no, chciałby się zmienić, wyszedł wcześniej, miał tą bransoletkę elektroniczną na, no, na nodze, i to mu i tak nie przeszkadzało przyjechać z innego miasta, bo on chyba budzi z, z East Midlands do Londynu i, i dokonać tego zamachu. Więc. No, i tak samo ten, ta osoba, która w Paryżu teraz dokonała zamachu, to był w ogóle z pochodzenia Irańczyk. On nie był muzułmaninem, przeszedł na islam sunnicki. Przyjął tam, odsiedział 4 lata, zdaje się, za jakieś przestępstwo terrorystyczne, ale to nie było przestępstwo z, związane z atakiem, tylko udział w organizacji terrorystycznej i próbę wyjechania do Syrii. No, i wyszedł z więzienia. Kilka lat badania pokazywały, że właściwie z nim jest wszystko w porządku. Nawet matkę zwiód. Matka mówiła, że niewierząca mówiła, że on to już teraz rapu słucha, dziewczynami się interesuje, piwo nawet pije. Co mnie zawsze szokuje, że ludzie myślą, że jak ktoś pije alkohol, to jest już w ogóle no w porządku. To, to, to jest mylny wskaźnik. No więc wydawało się, że już wszystko idzie na dobrą drogę według raportów i ocen. a nawet robiono przy jakiś tydzień przed zamachem u niego, jakiś taki tak zwany check, kontrolę, taką i, i też wszystko wskazywało, że jest w porządku, no a, a facet wyskoczył z nożem i młotkiem. Więc, no oczywiście tam też jest znowu czynnik zaburzeń psychicznych, nie? I, i, I czy to nie jest tak, że po prostu mamy okresy remisji i nasileń tych, tych, tych różnych zaburzeń, i, i to też powinno być brane pod, pod rozwagę w takich sytuacjach, więc. Nie wierzę w porzucenie pewnych idei, w porzucenie pewnego wizerunku świata, który jest mocno ugruntowany, natomiast wierzę, że u pewnej części i to jest warto tak, można zmienić, przekierować te działania, i, i myślę, że to są też takie tendencje w tych programach, które no, w jakiś sposób okazują się skuteczne. To znaczy, nie mówimy tobie, że wiesz, masz nagle wierzyć w co innego. My mówimy, okej, okay, rozumiemy, tak to widzisz, tak to postrzegasz, dobrze, no to co możesz zrobić takiego konstruktywnego w tej sprawie, żeby było inaczej? Ja nie, skoro była rozmowa o deradykalizacji, to ja na koniec zbiję takiego małego gwoździa, bo chyba nie szpilkę, naszym słuchaczom. Byle nie do <laughs> Nie, 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 jeszcze nie. Mówiąc całkowicie poważnie, tak pod się samemu nad takim pojęciem, które można by nazwać Depolaryzacją w nawiasie społeczną. Ło panie! A dzisiaj moim państwa gościem w podcaście na celowniku był Jan Wójcik z fundacji Security for Freedom. Janku, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również, to jest przyjemność przychodzenia do ciebie. Dzięki. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.